Krytyka rozwiązania rządowego sytuacji Westerplatte jest bezdyskusyjna ze strony opozycji. Jednak w zeszłą sobotę pan Sarnowski, kandydat z 6. miejsca z Koalicji Obywatelskiej w wywiadzie dla Wieści Kociewia, poparł analogiczne rozwiązanie specustawy rządowej wobec mostu Tczewskiego. I chciałbym prosić o pewne wyjaśnienie, bo mam świadomość, że temat Westerplatte jest silniejszy politycznie i medialnie, a temat mostu Tczewskiego się na całą Polskę nie rozejdzie. Jednak w obydwu przypadkach mamy do czynienia z pewnym zaniedbaniem i niekompetencją ze strony samorządów. To jest fakt, z którym można dyskutować, ale Westerplatte też dopiero po nagłosieniu afery zostało posprzątane. Tak, państwo mogą krzyczeć, ja to w pełni rozumiem, ale rzeczywistość jest rzeczywistością. Rozumiem. Pytanie dotyczy zabytkowego mostu w Czerwie. Tak, prawda? Podsumowując, ja broń Boże nie chcę stawiać tezy, że to jest jakaś obłuda i hipokryzja, tylko chciałbym o wyjaśnienie tego stanowiska. Skąd ta sprzeczność bardzo wobec dziękuję za to pytanie i od razu dopowiem, że kilka dni temu posłanka Platforma Agnieszka Pomaska zaproponowała, by przyszły Sejm odstąpił od realizacji specustawy dotyczącej budowy Muzeum Westerplatte i te 150 milionów złotych przeznaczył właśnie na dokończenie remontu mostów w Czerwie. Mówiąc szczerze, chciałem panu podziękować za to pytanie. Ono jest naprawdę bardzo celne. Popieram też specustawę o moście Tczewskim. Nie po to, żeby państwo go przejęło, tylko dało pieniądze na remont. Bo pan mówi o tym, że jest niekompetencja samorządu. Wie pan, ja się tym mostem zajmuję od wielu lat. Rozpoczęliśmy remont w ostatniej kadencji Platformy i PSL-u. Rozpoczęliśmy pieniędzmi rządowymi w montażu z marszałkiem, bo to jest most należący do powiatu. Koszt remontu mostu Tczewskiego jest większy niż budżet powiatu. I żaden powiat tego nie udźwignie. Natomiast zadaniem państwa jest odbudowa tego mostu. Nie przejęcie jego, ale odbudowa. I tylko w taki sposób można zrobić. Myśmy rozpoczęli odbudowę. PiS przez te 4 lata zmarnował czas, bo mógł w tym samym tempie dawno odbudowę zakończyć. Skończyło się na rozebraniu części pieniędzy, na rozebraniu części historycznej tego mostu i dzisiaj jest jeszcze bardziej on zdewastowany niż był. Zainwestowano pieniądze, ale za małe. Uważam, że potrzebna jest specustawa na most Tczewski, ale nie specustawa, która przejmuje most od samorządu, tylko specustawa, która daje finansowanie na jego remont i odbudowę, bo żaden samorząd nie będzie w stanie tego zrobić. Westerplatte nie ma tu nic do rzeczy. Nikt nie chce przejmować tej nieruchomości, bo nie ma takiej potrzeby. Ten most jest także mostem historycznym. W Tczewie, pewnie pan wie o tym, jest akcja... Ale most, bardzo apeluję o zwięzłe odpowiedzi, bo mamy bardzo most dużo jak Westerplatte, już tylko ostatnie zdanie, most jak Westerplatte, po to, żeby przypomnieć, że na tym moście Niemcy przechodzili przed 4.45. 1 września 1939 roku jechał pociąg, pierwsze strzały padły. I należy go odbudować. Tam może być też fajne muzeum historyczne. Ale państwo musi zdanie. Za to zapłacić, bo samorząd dziękuję. Nie da rady. To teraz jeszcze, nie teraz, jeżeli pani pozwoli, to Karol Rabenda, bo chcę też dopytać, bo jeżeli chodzi o ten most w Tczewie, to Tczewie. Z Tczewa. Tak trudne, jest. To my jesteśmy... Przyzwyczajenie, ale to Tczew. Teraz mam nadzieję, że to jest poprawne dykcyjnie. Pochodzi poseł Prawa i Sprawiedliwości, Kazimierz Smoliński, ten, który też firmował specustawę o Westerplatte i on proponował 2 lata temu, by ten, przepraszam, most wyremontował rząd Niemiec, bo zniszczono go w wyniku agresji niemieckiej w 1939 i później był sklecony z różnych elementów, a nie oryginalnych. Co pan na to? Ja na to, że pan poseł Neumann mija się z prawdą, bo sugeruje, że most został rozebrany. Most jest remontowany. Część to po pierwsze. Rozebrana. A jak pan chce odtworzyć, a jak pan Neumann chce odtworzyć most w kształcie wcześniejszym, jeśli on ma nadbudowy z czasu późniejszego? Oczywiście, że te przęsła są zdjęte i będą tam montowane nowe. Jeśli chodzi o finansowanie odbudowy mostu, to ja przypomnę, że w ciągu jakieś 7 lat, od kiedy trwa odbudowa, zainwestowano tam 70 milionów złotych, z czego rząd Platformy Obywatelskiej w końcówce swojej kadencji przeznaczył, nie pamiętam, tam 20 parę milionów i ponad 30 czy 36 milionów był dofinansowany w tej kadencji. Ta odbudowa jest finansowana w większości przygniatającej przez rząd Polski.
Jeśli chodzi o samorząd, samorząd Tczewa, w zasadzie starostwa powiatowego, bo to jest starostwo powiatowe, został trochę niesprawiedliwiony podczas reformy samorządowej, obciążony tym mostem i faktycznie nie jest w stanie tego utrzymać, ale się w jakimś tam stopniu również dokłada. Ja tutaj jesteśmy na Pomorzu, więc chciałem jeszcze o jedną rzecz odnośnie odbudowy mostu, bo most o takiej wadze już nie tylko historycznej, bo historyczna jest oczywiście niezaprzeczalna i tutaj państwo bierze na siebie odpowiedzialność, ale też komunikacji lokalnej. Województwo pomorskie, marszałek województwa na 70 milionów złotych dotował to w wysokości 2 milionów złotych. To samorząd Tczewa, miasta, które jest siedzibą powiatu, dołożył się więcej do remontu mostu niż marszałek województwa. To pokazuje zaangażowanie województwa w ważną sprawę, która jest ważna nie tylko ze względów historycznych, ale również o połączenie lokalizacyjne, bo tym mostem, jeszcze jak ja byłem dzieckiem, ja jeździłem, ono jest ważne ze względów komunikacyjnych dla powiatu malborskiego i tczewskiego. Ja chciałabym tylko wyjaśnić, że to nie jest nasza materia, żeby odbierać państwu głos, ale chodzi o to, że mamy bardzo wiele pytań. Jeżeli państwo będą zwięźle odpowiadać ale na jedno pytania, zdanie jeszcze to tylko, jest szansa bo tutaj na to, że wiele z nich padnie. Do meritum. Jeśli chodzi o, bo pan poseł Neumann może się nie orientować, to samorząd Tczewa i powiatu tczewskiego chce właśnie, żeby państwo przejęło ten most. I to nie jest prawda, o czym mówi pan Neumann. Samorząd chce, żeby Lewica, tak samo to zostało zrobione. Lewica. Oczywiście, że chce, Beata Maciejewska-Lewica. Panie pośle, Beata Maciejewska-Lewica. Bardzo krótko, ale chciałabym sobie pozwolić na pewną dygresję w związku z tym. Rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o most tczewski, to chcą tego mieszkańcy, a jeśli chodzi o Westerplatte, to to się działo wbrew samorządowi. Koniec, kropka. Zawsze powinno się dziać tak, żeby samorząd miał coś do powiedzenia. Natomiast ja nie jestem od prowadzenia ani od zadawania pytań. Ale proszę państwa, ja tu przyszłam z dwójką moich już dorosłych dzieci. I chciałabym, żeby one wyszły z tej debaty, wiedząc, co my jako politycy chcemy dla nich zrobić. Żebyśmy powiedzieli im, jaka jest nasza wizja Polski na najbliższe lata. I bardzo bym apelowała o takie pytania, które pokażą nam to, po co my tutaj jesteśmy za tym stołem. Bo możemy oczywiście grzebać się w różnego rodzaju szczegółach. Jesteśmy pewnie wszyscy przygotowani na to, żeby na nie odpowiadać. Ale porozmawiajmy o przyszłości. Oderwijmy się trochę od tego PiSu. Porozmawiajmy o ludziach, którzy dzisiaj kończą studia albo je zaczynają. Proszę bardzo o to. Dziękuję, ale pytania są jakie są i będziemy właśnie na te pytania odpowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o wizję, programy i wszelkie inne holistyczne ujęcia tego, co państwo zamierzają zrobić, to zawsze można poczytać programy wyborcze. Krzysztof Trawicki, Koalicja Polska. No ten most jest też takim przykładem szanowania przeszłości ku przyszłości, bo on ma temu służyć. Natomiast ja tylko ad vocem jedno zdanie. To taka nieprawda. Myśmy to rzucali 2 miliony. Ja mówię teraz jako niedawno wicemarszałek województwa, więc to nie pozwolę sobie na takie. Ale to nie było do pana, to było do myśmy pana ja wielokrotnie byłem na konferencjach dotyczących tego mostu i tak dalej. Myśmy zawsze starali się i marszałek Struk do tego dążył, żeby wreszcie siąść i te spotkania z ministrem Smolińskim, który później jakby nie miał też przełożenia na rząd, prawda jest taka, że myśmy chcieli siąść i jakby dogadać cały projekt. Czyli jeżeli byśmy mówili o całości projektu, to wtedy też wiadomo, czy to udział województwa z programu regionalnego, czyli udziału środków też unijnych, można by było wtedy całkiem o innych kwotach mówić, tylko nigdy do takiego puenty nigdy nie doszło. I jeszcze komentarz pani Hanny na Facebooku. Most tczewski to zabytek techniki, na nieszczęście jest powiatowy, a powinien być przeprawą krajową. Dziś, podobnie jak w poprzednich kampaniach wyborczych, kandydaci składali dużo deklaracji na rzecz jego odbudowy, a mieszkańcy po obu stronach Wisły czekają i końca nie widać.